Siema, witam ponownie w Hero Siege'u. Plan na dzisiaj, kolejny bossik, kolejny boss to będzie Reaper. Na zimowym biomie, w zimowym akcie. Aktualnie mam 75 level. Fajnie by było dobić dzisiaj jakiś, no myślę, że koło 80. Tutaj zostałoby tylko 6 leveli do wbicia. Do fajnego boosta, nie? Do tego Javelina. Jak będę miał tego Javelina, to już będzie dużo lepiej, dużo łatwiej i dużo szybciej będzie się przechodziło te akty. No a ostatni akcik, no to już wiadomo, to już będzie farmienie, grindowanie satanic zone'ów, nie? Tylko no na początku będę musiał jeszcze przejść te akty, żeby tam mieć dostęp do tych satanic zone'ów. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także póki co lecimy ten akcik i lecimy na Reapera. No i jest level up 76. Ale myślałem, że kilka leveli uda mi się wbić przed tym bossem, a wychodzi na to, że bije tylko jeden, bo to już zaraz będzie bossik. On te levele już tutaj trochę wolno idą, nie? Mopki mają 79 level. Jakbym chciał pobijać levele, to bym musiał, kurde, te dungeony pofarmić. Ale to już chyba lepiej jest po prostu lecieć przed te bossy. Wejść później na ostatni poziom trudności i tam sobie farmić. No i myślę, że to jest najlepsze wyjście, no bo tam później najlepiej będzie exp leciał. I przez te satanic zone'y też drop będzie dużo lepszy, nie? Ja teraz od kilku dobrych mapek nie dropnąłem żadnego satanika, także średnio to wygląda. Jest i bossik, zobaczymy jak pójdzie z bossem. Jakiś mobek, kurde, jeden mi się wpierdzielił. To mi się nie podoba. Ale z tym bossem wydaje mi się, że powinno być dosyć łatwo, bo on też nie jest jakiś mega trudny. Dopiero później, jak będzie latać ta jego kosa w drugiej fazie, no to wtedy może być troszkę trudniej. Ale ten boss i tak został bardzo ułatwiony. Kiedyś on wyglądał dużo inaczej. Myślę, że na spokojnie raczej. Już zaraz połowę HP nie będzie miał. Tylko trzeba uważać, żeby w tym nie stać, nie? O, ta kosa, właśnie na nią trzeba uważać. Ona potrafi też przywalić. O. Jezu, no musi tak za mną latać. Dobra, pół HP zbite. Chyba raczej żadnej dodatkowej fazy chyba nie będzie. Po prostu bijemy go do końca i myślę, że bez problemu pójdzie. 800 HP. Kosa tutaj sobie lata. Kurde, widzę, że dosyć często misuje mi ta moja postać. Oj. By kurde przy końcu nie paść, nie? Bo to by było niefortunne. Jest taka. No dawaj, 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 dawaj. 200. I po tym bossie już chyba będę miał tutaj Auction House też na tym poziomie trudności. Od tej pory musiałem zmieniać na pierwszy. No i mamy to. Niestety żaden stanik nie poleciał. Jakieś zielosła poleciały. Dobra. Także wybijamy tutaj. Czy ja mam coś tutaj ciekawego na manę? Belcik. Nie. Nie, no nic ciekawego nawet nie poleciało. No i mam Auction House. I zobaczmy, ile to było. Kurczę, czekajcie, bo zapomniałem. A. Javelin. Ten.
I on kosztuje 8k. Taki... Ty, on ma prawie max ro... No nie. All skilli ma mało. Jaki plus 4 all skille. O, ten ma max rolki. 30k. Także całkiem spoko. To może nawet go kupię. 4, 6, 6. Max rolki ma. I 3 sokety. A nie, 0 sokety. No właśnie, 0 soketów. Ale na początek mógłby być spoko, dopóki bym hajsu nie zbierał. Dobra, biorę go. Kupiony javelin. No tylko brakuje mi 10 leveli do niego, nie? Jak wybiję te levele i będę mógł go założyć, to już później będzie z górki. Tak myślę. No i co, i teraz będzie kolejny bossik. No, jeszcze kilka bossów zostało. Trzy bossy chyba zostały jeszcze na tym poziomie trudności. Ale póki co, tyle.